hodowla Team Sufner. Tutaj jest na Śląsku znana, a gołębia, którego przeznaczony jest z tej hodowli na aukcję, zaprezentuje ksiądz Jerzy. No, rzeczywiście jest to bardzo ciekawy gołąb o ciemnym upierzeniu. Denis Sufner, który zajmuje się hodowlą u Sufnerów, jeżeli tak możemy powiedzieć, uhodował nam tego gołębia specjalnie na aukcję i chcę powiedzieć, że pochodzenie ma świetne, bo jest to z dwóch lotników i Turbo Char Pagan, czy tak go nazwał Denis prawdopodobnie, ciemny szpak. W tym roku miał drugi konkurs, czwarty, piąty, siódmy w B kategorii. W tym roku ten gołąb ma koeficjent 7,67. Natomiast matką tego gołębia jest samica z 13 roku, która to zdobyła pierwszy konkurs w locie rejonowym na 5648 gołębi, 517 km. A co mogę powiedzieć o tym gołębiu, kiedy popatrzę w jego rodowód, to widzę tu starą linię gołębi z naszej hodowli, czyli kostosz jeszcze Henryk, mojego świętej pamięci taty. Widzimy tu Gerarda Mosta gołębie też, także i Boimer Zandbote. Naprawdę piękny gołąb. A numer PL054 z 254-482. Tak. A jeszcze tylko od siebie dodam, przypomnijmy sobie, kiedy popatrzymy na wspólny gołębnik Giewont 2 lata temu kolegi Jana Bochęczaka, te gołębie naprawdę widzieliśmy, jak przylatywały pięknie. Właśnie i Denisa tam też między innymi możemy na tym filmie zobaczyć, który świętował przyloty swoich gołębi właśnie w tamtym miejscu. Zgadza się.